Cześć. Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 171. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Odnoszę wrażenie, że powinnam zacząć dzisiejszy odcinek od ho ho ho, bo mam dla was materiał specjalny. Długo zapowiadany i wyczekiwany, choć jestem pewna, że dla wielu osób absolutnie zaskakujący bo środowy, prezentownik 2021. Prezentownik, czyli zbiór pomysłów na świąteczne prezenty, który będzie miał formę podcastu, audio. Nie wiem, jak wyjaśnie się z czymś takim, nigdy wcześniej. Nie spotkałam. Przyznam też bez bicia, że sama nigdy z prezentowników nie korzystałam, ale zdałam sobie sprawę, że bardzo lubię dawać prezenty i chyba wychodzi mi to nie najgorzej, więc jeżeli parę osób na tym skorzysta, to ja z przyjemnością coś takiego dla Was przygotuję. To nie odbyłoby się bez pomocy mojej prawej ręki, czyli karo numer dwa, więc tutaj. Wysyłam podziękowania i jestem gotowa przenieść się z Wami do krainy świętego Mikołaja, pomimo że jest jeszcze listopad. I teraz pozwólcie, że poruszę kilka ważnych dla mnie kwestii na start. Pierwsza rzecz jest taka, że zdaję sobie sprawę, że wiele osób nie kojarzy mnie w ogóle z kupowaniem i konsumpcyjnym trybem życia, a tu nagle tego typu odcinek. No, ale umówmy się, moi drodzy, święta to jest taki czas, że znaczna większość z nas, niezależnie od swoich jakichś tam poglądów i codziennych wyborów, jednak bliskich obdarowuje. I ja specjalnie stworzyłam właśnie taki swój prezentownik w moim stylu, po mojemu, żeby z myślą o prezentach przemycić też trochę takiego ducha zrównoważonego rozwoju myślenia o planecie, o rzemiośle i podchodzenia do prezentów w taki nieco bardziej uważny sposób, i też w oparciu o lokalność i polskie produkty. Zauważyłam też na przestrzeni lat, że wiele osób ma takie podejście do prezentów, że stają się one pewnego rodzaju przykrym obowiązkiem czy brzemieniem. Nie chce nam się, nie mamy pomysłu, chcemy to odhaczyć, mieć to z głowy. I Absolutnie nie oceniam tutaj indywidualnych sytuacji, ale ja głęboko wierzę, że wymyślanie i kupowanie prezentów może być przyjemne dla wszystkich. I tutaj, abstrahując od tematów finansowych, bo to jest kwestia zupełnie, w którą się nie mieszam, mam bardziej na myśli naszą intencję i chęci. Z definicji, w idealnym świecie, dajemy prezenty swoim bliskim, czyli osobom, z którymi mamy relacje, które kochamy. I jestem głęboko przekonana, że jeżeli spędzamy z kimś czas, jeżeli tej osoby słuchamy, jesteśmy na nią otwarci, to będziemy mieć pomysł na prezent. Tylko trzeba na przykład dać sobie na to czas. I może nie wywierać na sobie aż tak dużej presji. I żeby nie było. To nie jest tak, że kiedy już zmienicie swoje nastawienie albo posłuchacie moich rad, to nagle będziecie sypać pomysłami jak z rękawa. Nie, ja też tak nie mam. Ale wymyśliłam genialny patent, który chcę Wam właśnie sprzedać za darmo, czyli oddać, dzięki któremu kupowanie prezentów na święta czy jakąkolwiek inną okazję jest dla mnie przyjemnością. Możecie się śmiać, ale mam taki notes, w którym mam wypisane imiona moich bliskich, i przez cały rok wpisuję tam pomysły na prezenty dla nich. Czasem zobaczę jakąś fajną rzecz i pomyślała jakieś bliskiej osobie, innym razem będę rozmawiała z tą osobą i ona zasugeruje, że coś by chciała albo czegoś potrzebuje. I dzięki temu, kiedy mam sytuację, w której potrzebuję ogarnąć jakiś prezent, mam gotowe rozwiązanie. Także moim zdaniem jest to całkiem genialne i tutaj chciałabym też nawiązać do kwestii właśnie tego kupowania prezentów przydatnych, potrzebnych albo takich wymarzonych. Uważam, że tej absolutnie nie ma żadnej reguły. Są osoby, którym kupiłabym prezent bardziej praktyczny, są takie, w przypadku których spełniłabym jakąś ich fanaberię, bo to zależy. Są ludzie, którzy na przykład nie potrafią kupować sobie fajnych doświadczeń czy takich bardziej fanaberyjnych rzeczy i wtedy właśnie tam bym celowała. A są tacy, którzy wiedzą, że przydała im by się jakaś rzecz, ale też sobie odmawiają. Także myślę, że warto zrzucić jakieś takie ogólne reguły kupowania prezentów i skupić się na totalnej personalizacji i wsłuchaniu się w drugą osobę. Jeszcze istotna kwestia dla mnie to to, kiedy puszczam ten odcinek. Mamy listopad, mamy do świąt dokładnie miesiąc do wigilii, teraz, kiedy to leci. Postanowiłam wypuścić prezentownik właśnie dzisiaj, jeszcze w listopadzie, z uwagi na Black Friday. Ja sama oczywiście nie jestem fanką tego, tego wydarzenia, tego dnia, tego tygodnia i powiem szczerze, że też nie korzystam za bardzo z promocji, bo mnie trochę przytłacza to, jak wszyscy się rzucają na coś. Nie wiem, od zawsze miałam jakąś taką reakcję, ale nie ulega wątpliwości, że korzystanie z rabatów jest jak najbardziej okej, okay, totalnie zrozumiałe, usprawiedliwione i dlaczego nie? O ile ten nasz zakup jest rzeczywiście przemyślany i my go potrzebujemy. Jest to też z punktu widzenia finansowego absolutnie świetna okazja, żeby kupić prezenty, ale nie właśnie pod wpływem chwili, tylko takie, które rzeczywiście chcemy komuś podarować i będą trafione, miejmy nadzieję. Dlatego ten prezentownik puszczam dla Was dzisiaj, żebyście ewentualnie mogli skorzystać z fajnych promocji na produkty, które są. Jakościowe i w które chcecie zainwestować. A dla osób, które wolą poczekać i nie chcą kupować jeszcze teraz, lećcie na mojego Instagrama, sprawdzajcie regularnie, bo jeszcze w grudniu będę przypominała o tych polecajkach prezentowych i też część rzeczy Wam z przyjemnością pokażę. No bo jednak ta kwestia wizualna jest tutaj bardzo istotna. Wszystkie produkty, rzeczy, o których mówię, są podlinkowane w opisie. I większość z nich ma specjalne kody rabatowe ode mnie dla Was, raczej od tych marek dla Was, więc zaglądajcie do opisu i korzystajcie śmiało, a gdyby się okazało, że coś nie działa, to piszcie proszę bezpośrednio do tych marek, wtedy ta sprawa będzie rozwiązana bezproblemowo i jak najszybciej. I na sam koniec tego wstępu, bo obawiam się, że nie każdy może dotrwa do końca, chciałabym poświęcić sekundę na kwestię pakowania prezentów. Nie czujmy presji, żeby co roku mieć zupełnie inną stylówkę pakowania prezentów, żeby mieć pięć różnych papierów, wstążek, taśmy i czego tam jeszcze yy, trzeba, nie wiem, toreb. Założę się, że większość z nas już teraz, dzisiaj ma w domu. Materiały na to, żeby zapakować prezenty: stare papiery z poprzednich lat, torby papierowe, torby prezentowe, gazety. Wszystkie te opcje naprawdę świetnie się nadadzą. Ponowne wykorzystywanie opakowań jest moim zdaniem genialne i po prostu warto nawet też z czystej oszczędności, ale też z po prostu dbałości o zasoby odpuścić sobie tego konsumpcjonizmu wokół pakowania prezentów. To taka. Misyjna informacja ode mnie i oczywiście, jeżeli macie możliwość zamawiania produktów z Polski lokalnie, może nawet kupowanie ich osobiście, bo też myślę, że ten klimat świąteczny sprzyja. Przechadzaniu się i przyglądaniu witryn sklepowych, choć sama mówię, nie robię tego za często, to myślę, że w czasie świąt, przy tych wszystkich lampkach i muzyczce jest to coś rozkosznego. No i zamawiając rzeczy lokalnie, czy kupując lokalnie i na przykład nie organizując wysyłki z drugiego końca świata, też zmniejszamy ślad węglowy takiego prezentu. I sądzę, że skoro jest to mój prezentownik, to nie mogłabym o tym. Nie powiedzieć. Dzisiejszy odcinek jest podzielony na kategorie. Kategorie jedzenie, dom, wellness, beauty, moda, samorozwój i kultura. Parę osób prosiło o prezenty dostosowane do konkretnych osób. Ale stwierdziłam, że jesteśmy tak różni, że jest to po prostu bez sensu i tylko powiela pewne stereotypy. No bo co to znaczy dla siostry, dla taty, dla wujka? No, sami rozumiecie. Także myślę, że pod kątem zainteresowań będzie nam o wiele łatwiej coś dobrać dla odpowiedniej osoby. I myślę, że nie ma co przedłużać tego wstępu, bo przed nami kilkadziesiąt, <grych> tak, kilkadziesiąt propozycji. I oczywiście nikogo nie zdziwi to, że rozpoczynamy od kategorii jedzenie. Te kategorie otwiera mój ulubiony napój, a raczej narzędzia do jego przygotowania. i Jest to tak zwany zestaw domowego baristy marki Hario. To jest zestaw, który wam pokazywałam na Instagramie dwa miesiące temu, bo wtedy właśnie zaczęłam kawę parzyć sama w domu. To pokazuje, że naprawdę nie potrzebujemy jakichś specjalnych skili i dosłownie wystarczy nam dobry młynek ręczny, dripper i filtr, żeby przygotować cudowną kawę special w domu. Super prezent dla osób, które kawę lubią, które na przykład chętnie piją na mieście kawę specialty albo często piją kawę w domu i wydaje wam się, że może byłyby zainteresowane wejściem o poziom wyżej, czyli spróbowanie takiej kawy właśnie przelewowej, trzeciofalowej. Temat kawy jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawy i jeżeli niewiele wam mówią te terminy, które teraz wspomniałam, to śmiało lećcie. Do archiwalnych odcinków o kawie, bo jest tam sporo ciekawych informacji. I specjalnie dla słuchaczy podcastu, Coffee Desk oferuje specjalną zniżkę. Z kodem Karolina25 dostaniecie 25 złotych zniżki na Wasze zakupy i znajdziecie tam przeróżne akcesoria do kawy i herbaty. Także jest w czym wybierać. Oprócz oczywiście produktów marki Hario, i dodam tylko, że kod łączy się z innymi promocjami. No więc, skoro mamy już czym tę kawę przygotować, czym i w czym, no to warto zaopatrzyć się w dobrej jakości ziarna. Marką, którą chciałabym Wam polecić jest Coffee and Sons, czyli polska rodzinna palarnia kawy, która korzysta z unikatowego pieca o nazwie Godhot z 1958 roku, czemu zawdzięcza przepiękny aromat. Co więcej, ich kawę możecie kupić tylko na ich stronie, przez to mają. Pełny wpływ na to, że ich kawa jest najwyższej jakości, że jest świeża, jest wypalana przynajmniej raz w tygodniu i wysyłana prosto do Was. I zachęcam Was bardzo do kupowania takich całych zestawów, bo też jak już paczka do Was leci, to lepiej zrobić sobie zapas, i będzie to ich taki zestaw bestsellerów, w tym. W ogóle hit hitów, czyli słodki shot, i coś, na co ja bardzo, bardzo czekam, bo to jest mieszanka dostępna w okresie świątecznym. Nazywa się w ogóle mieszanka świąteczna, jeszcze nigdy jej nie próbowałam, ale ja zapisuję sobie datę 1 grudnia i Was też do tego zachęcam. Ważna informacja jest taka, że Coffee and Sons w dniach 22-26 listopada prowadzi akcję Black Week i to jest jedyna coroczna promocja na ich produkty. I wtedy mają do 20% zniżki na kawę. Także lećcie i próbujcie. Nie każdy pije kawę. Ja też czasami jej nie piję. Był taki okres, kiedy w ogóle ją porzuciłam i wtedy przerzuciłam się na macze. I oczywiście, marką, którą polecam Wam niezmiennie jest marka Moja Macza. Na ich stronie możecie dostać cały zestaw do przygotowania maczy, czyli. Najlepszej jakości japońską maczę. Polecam Wam na start maczę tradycyjną, a jeżeli macie ochotę trochę bardziej zaszaleć, to maczę luksusową. Do tego bambusowe narzędzie o nazwie Chassen. Ja za każdym razem się zastanawiam, czy ja to dobrze czytam i nigdy tego nie sprawdziłam ale miejmy nadzieję, że tak. Oraz też bardzo piękną selekcję czarek. Także zaglądajcie na stronę Moja Macza i oczywiście mam dla Was kod rabatowy Karolina10. Skoro mamy macze, to nie można... Zapomnieć o herbatach. Wydaje mi się, że herbaty, skarpety to są takie rzeczy, które pod choinką pojawiają się najczęściej. I też marka, która jest ze mną od dość dawna, to jest marka Lunti. To są wspaniałe herbaty, najwyższej jakości, bez żadnych sztucznych dodatków, ale są to tak przepyszne mieszanki ziół, herbat, naturalnych olejków i adaptogenów. Że ja jestem niezmiennie zachwycona. Mam wszystkie ich smaki, które, które sobie piję na przemienni. Wydaje mi się, że taki, taki zestaw jako prezent to jest uczta dla zmysłów i dla, i dla podniebienia. Produkcja jest oczywiście polska i też kolejna ciekawostka: właśnie lada dzień pojawi się ich oferta świąteczna. Także wyczekujcie i robiąc zakupy, nie zapomnijcie o kodzie Karolina. 10. Spomniałam, że moja macza ma piękne czarki do maczy i dlatego pomyślałam, że kolejnym pomysłem na prezent, który bardzo, bardzo Wam polecam, szczególnie właśnie dla osób, które lubią pić herbatę, ale i kawę, bo ja ostatnio zupałam się na tym, że robię sobie właśnie moją kawę do serwera Hario i wlewam do małej czarki. Bardzo sprawia mi to dużą, dużą frajdę. Dlatego prezent w postaci jakiegoś ceramicznego naczynia, w tym przypadku jakiejś czarki, kubka, jest moim zdaniem strzałem w dziesiątkę. Marki, które mogę Wam polecić, to jest mój ukochany Forest, do którego mam ogromny sentyment. Także tutaj mamy białą ceramikę polską z mm, zwierzątkami, z wyklejkami zwierzątkowymi, ale nie tylko w kolorze czarnym, ale też bardzo fajne inne studia, które mogą Wam się spodobać. W Troszkę odmiennym stylu to będzie choćby Trzask, Fenek czy Aomi. Lećcie, oglądajcie i wybierajcie to, co Wam się podoba. Zostając w temacie napojów, moją kolejną propozycją będzie Voucher na wino. Vouchery są w ogóle super pomysłem, moim zdaniem, na prezent. Za chwilę Wam jeszcze o tym opowiem więcej, bo, bo parę się ich tutaj pojawi. Ale przede wszystkim są, moim zdaniem, świetnym prezentem Last Minute. I bardzo dobrą alternatywą pieniędzy pod choinkę. Dla pieniędzy pod choinkę. Ja nigdy nie byłam zwolenniczką dawania gotówki e, dzieciom pod choinkę. Może dlatego, że moja mama zawsze była temu przeciwna, ale miałam taką refleksję ostatnio, że jest ku temu bardzo duży powód i jest ogromna różnica między stówą a voucherem. Bo w momencie, kiedy dostajemy gotówkę. Po prostu wrzucamy ją do portfela i raczej finalnie kupimy za to zakupy spożywcze albo dorzucimy sobie do czegoś tam. A jeżeli mamy w ręku bon podarunkowy, to my musimy wykorzystać go na coś przyjemnego dla siebie. Jeśli nie słyszeliście o Modern Wine Club, to możecie nie wiedzieć, że istnieje coś takiego jak subskrypcja win i możliwość dostawania takiego spersonalizowanego boksu z winem co miesiąc. Genialna inicjatywa, bardzo, bardzo Wam to polecam. Ale możecie też komuś sprawić właśnie taki bon, albo na Dowolną kwotę albo właśnie na subskrypcję win. Dzięki temu wasza osoba obdarowana będzie mogła sobie wejść na stronę i wybrać wina dopasowane do siebie, które przyjdą do niego w prezencie. Także szczegóły zostawiam wam w opisie, ale jest to naprawdę super, prosty, szybki, wygodny, a jednocześnie spersonalizowany pomysł na prezent i mam dla was niezmiennie kod 10% zniżki z Hasłem MWC Karolina. Jesteśmy nadal w temacie jedzeniowym, więc no nie mogłoby być prezentownika świątecznego bez słodyczy. Każdy z nas chyba dostawał na święta słodkości, przynajmniej jako dziecko. Myślę, że to jest coś bardzo, bardzo, bardzo powszechnego. I pomyślałam, że podrzucę Wam bardzo miłą, dobrą alternatywę dla klasycznych słodyczy. I jest to marka Jaro, która skradła ostatnio moje i nie tylko moje serce, bo to są zdrowe, powiedzmy, słodycze z bardzo dobrymi składami, oparte o orzechy i daktyle, ale nie są to jakieś smętne, surowe batony, tylko naprawdę pyszne produkty z przeróżnymi strukturami, smaczkami. No, ja jestem zachwycona, mają bardzo fajną, szeroką gamę produktów. Także lećcie i zamawiajcie. I po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli mamy komuś kupić pudełko Marsów, sneakersów czy jakichś innych Kinder Bueno, to wiedzcie, że istnieje alternatywa. Także polecam się nad tym zastanowić. Szczególnie, że ich smak naprawdę się broni i jedzenie takich słodyczy jest równie satysfakcjonujące, co tych klasycznych, cukrowych i powiedzmy uważanych za niezdrowe. Następną rzeczą jest też pewna wariacja na temat modelu prezentu, bo na pewno spotkaliście się z różnego rodzaju koszami, z delikatesami, z różnymi przetworami, takimi produktami właśnie delikatesowymi do domu. I pomyślałam, że może macie ochotę przygotować dla kogoś taki kosz sami, ale z wykorzystaniem produktów lokalnych, jakościowych, może też takich bardziej uważnych, bliższych planecie, rzemieślniczych. I podrzucam Wam trzy fajne firmy. Pierwsza z nich to będzie Zakwasownia. Cudowne, cudowne produkty, nie tylko zakwasy, octy, ale też przeróżne przetwory. Zajrzyjcie, jeżeli macie możliwość, odwiedźcie sklep fizyczny, no coś wspaniałego. Następnie Sticky Blenders, czyli ym, bardzo fajna mała marka, która robi masła orzechowe, ale nie takie nudne masła orzechowe, tylko na przykład mamy masło orzechowe, w które jest wkręcony karmel z daktyli albo masło pistacjowe z białą czekoladą albo migdały z kawą. No coś po prostu przepysznego polecam. I też jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, z której ja bym się też bardzo ucieszyła, bo jest to granola. Jakby dobrą granolę ciężko jest znaleźć, bo zazwyczaj jest ona Nafaszerowana cukrem i jakimś dziwnym tłuszczem. A jeżeli mamy granolę dobrej jakości, to często jest ona bardzo, bardzo droga i danie jej komuś na prezent uważam, że jest mega urocze i fajne. Także zakwasownia sticky blenders z bo nie powiedziałam nazwy. I w tym momencie mamy zestaw super rzeczy do kosza jedzeniowego. Do tego nasze, nasze słodycze z Jaro i winko z Modern Wine Club. Herbatki, macie u góry kawki, macie u góry i po prostu cały zestaw jest gotowy. Także polecam. Teraz mam jeszcze taką, taką rzecz, którą nazywam akcesoria kuchenne, i tutaj wchodzi, wchodzi dyskusja o tym, czy prezenty mają być praktyczne, czy mają być sexy. I tak jak mówię, Totalnie indywidualna sprawa. Są osoby, którym bym sprawiła prezent bardziej praktyczny, są osoby, którym bym chciała dać prezent bardziej trywialny, i tak dalej, i tak dalej. I fajne rzeczy, które ja w ogóle dostałam właśnie pod choinkę, a, chociaż nie do końca, zaraz, zaraz wam powiem. To są, to są rzeczy, o których już marzyłam, ale jakoś tak w sumie nie są to rzeczy pierwszej potrzeby, i tak trochę było mi na nie szkoda. I było mi bardzo miło, kiedy je otrzymałam. I pierwsza z nich to jest garnek do gotowania ryżu. To jest po prostu tak genialny sprzęt. Myślę, że w każdej rodzinie, nie chcę zabrzmieć ignorancko, ale powiedzmy azjatyckie, jest to jakiś taki standard, ale ja Wam powiem, że to tak ułatwia życie, bo on gotuje ryż, kaszę, nawet czasem jakąś zupę w taki sposób, że my nie musimy się martwić, czy nam się coś przypala, po pierwsze. Po drugie, on się wyłącza sam, kiedy. Dana, dane zboże się ugotuje, więc to jest moim zdaniem po prostu wybitne, cudowne, fantastyczne. Druga taka rzecz z serii potrzebnych, niepotrzebnych to jest suszarka do sałaty. Ja miałam problem z tym, że chciałam kupować luźną sałatę, a nie paczkowaną, z uwagi na to, żeby nie kupować plastikowych rzeczy. I nienawidziłam mycia sałaty, miałam wrażenie, że po prostu przez to ta sałatka jest zawsze niedobra. I odkryłam suszarkę do sałaty. Czyli myjemy sałatę, wsadzamy do takiej specjalnej miski i kręcimy takim pokrętłem, i nam to wszystko pięknie odwirowuje wodę, którą potem wylewamy, i mamy cudowną, umytą sałatę. Czy omówię tak szybko, bo zdałam sobie sprawę, że jestem przy punkcie 9. i będziemy nagrywać to jeszcze bardzo długo. A mamy teraz godzinę 12:12, 12, co jest bardzo urocze, i cieszę się, że towarzyszy nam taki Angel Number. Słuchajcie, ostatnia rzecz z akcesoriów kuchennych. To będzie tak zwany air fryer, czyli smażarka powietrzna. Kolejne, dostałam to, słuchajcie, chyba 2-3 lata temu pod choinkę. Coś genialnego. To jest urządzenie, które nam smaży rzeczy gorącym powietrzem. I z niego można robić frytki, można przygotowywać przeróżne, fajne warzywa i danka. Ja nawet nie, nie testowałam tego wszystkiego, bo wystarczyło mi to, że mogę zrobić frytki gorącym powietrzem, z łyżką oleju, bez frytury. Coś genialnego. Poszukajcie i stestujcie. I, i Polecam całym sercem. I jeszcze w tym dziale jedzeniowym pomyślałam, że podrzucę Wam parę pomysłów na takie akcesoria podróżne, około jedzeniowe. I pierwsza z nich to jest kubek, który chyba sobie sama sprawię, bo to jest kubek, który jest kubkiem termicznym i składa się w taki dysk. I to jest coś, czego mi brakuje właśnie w moim arsenale sprzętów. Bo w momencie, kiedy wypiję kawę, fajnie jest sobie ten kubek schować do torebki, ale nie zawsze nam się on mieści. Więc to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Z tego, co wiem, marka, która je robi, to jest taka polska marka Stojo. Zatrzymam się na moment, bo zanim zaczniemy sypać takimi prezentami, właśnie niby ekologicznymi, wielorazowymi. Zastanówmy się, czy ta osoba ich nie ma i czy ich naprawdę potrzebuje, bo właśnie to takie ekogadżeciarstwo, o którym wielokrotnie mówię, jest troszeczkę niepokojące. Mm. Niemniej lecę z kolejnym pomysłem. To jest butelka, którą pożyczyłam ostatnio od mojej przyjaciółki Mai. Jestem w niej zakochana i jest to ta butelka o nazwie 24 Bottles. One są w ogóle bardzo piękne, ale przede wszystkim one tak fantastycznie trzymają ciepło i z tego, co wiem, zimno również, że ja jako osoba, która kocha pić ciepłą wodę, chodzę sobie z takim termosem z wrzątkiem i on przez cały dzień jest nadal, uwaga, surprise, wrzący. I na przykład tutaj fun fact, kiedy jestem w kawiarni i dostaję szklankę wody do kawki, to sobie tam wlewam trochę mojego wrzątku i mam ciepłą wodę. Czy to jest dziwne? Nie mnie oceniać. I ostatnia rzecz, która też się może przydać, jak już rozmawialiśmy o fanach kawy, robienia kawy specialty i może na przykład, kiedy wyjeżdżacie w podróż, nawet na jakiś camping pod namiot, macie ochotę, żeby Wasza kawa była przepyszna, a nie była na przykład rozpuszczalna, to super patentem będzie kupienie sobie Aeropressa. To jest narzędzie, którego ja nie posiadam, ale z niego parę razy korzystałam i z tego co wiem, trzymając Waszą wodę na przykład w termosie, chociaż nawet może ona spaść do 80 stopni i ta kawka nadal wyjdzie, możecie zrobić sobie Super kawę w aeropressie, bo to jest taki jakby ekspres ciśnieniowy, manualny, analogowy, no coś genialnego. I możecie to zrobić wtedy w sobie w dziczy pod namiotem, bo macie gorącą wodę z termosu i macie aeropress. I jeszcze wasze, wasze ziarna. Z Coffee and Czy znaczy, to nie jest genialne? Myślę, że tak. I, I na sam koniec, bo jeszcze tutaj mi prawie umknął ten jeden pomysł. Mamy coś takiego jak owiki na kanapkę, woskowe owiki na kanapkę. To jest coś genialnego, co też pozwoli nam ograniczyć. Nie wiem, korzystanie z jakiejś folii spożywczej, folii aluminiowej, one wiadomo, nie są spokojne, są raczej no, praktycznie jednorazowe, a taka owijka sprawdzi nam się przez bardzo, bardzo długi czas, wiele lat, więc polecam wam, jeżeli jecie kanapki często i chodzicie z nimi po świecie. No dobra, zakończyliśmy temat jedzenia, jedzenia w podróży, ale czasami nie możemy jechać w podróż fizycznie. Ale chcielibyśmy się przenieść do innej krainy i tym sposobem my przynosimy się do kategorii dom i na pierwszym miejscu czeka na nas album podróżniczy. Jest to przepiękny, cudowny album autorstwa Kasi Ciejki, autorki bloga Travelishes. Jest to album Sztuka Pobytu, który jest najpiękniejszym polskim albumem podróżniczym na Ziemi. Pokazuje przeróżne miejsca na świecie i konkretnie po prostu rajskie hotele. Ja, choć w żadnym z nich nie byłam i może nawet nie będę, to przeglądanie tego albumu jest czymś cudownym. Jest on tak estetyczny i piękny, że zdobi nasz dom jak najcudowniejszy obraz. Także nie będę się już może na ten temat tyle rozwijała, ale jest po prostu cudny i zajrzyjcie sobie. Druga rzecz z kategorii dom to jest coś może dosyć oczywistego. I chyba powszechnego w naszym kraju, bo to są wszelkiego rodzaju planszówki i gry, które zawsze są moim zdaniem dobrym pomysłem. O ile oczywiście ktoś lubi gry i nie robimy jakiegoś dubla, ale gry, które są moim zdaniem fantastyczne, to będą oczywiście Scrabble. Uwielbiam grę Dixit, uwielbiam grę Cludo, um, uwielbiam grę. Ja wiem lepiej, ona się chyba tak nazywa. To jest moje nowe odkrycie. Nie mam tej gry, ale grałam w nią i, i jest po prostu genialna. Sprawdźcie sobie, bo ta gra jest po prostu super. Można grać w wiele osób, i to jest taka, właśnie gra ciekawostkowo-naukowa. O, oh, uwielbiam. I też fajną rzeczą, którą sobie sprawiłam. Chyba w zeszłym roku na święta to jest taki zestaw kart, geometria pytań, i to są takie grube, grube, grube pytania, które możemy sobie zadawać wśród najbliższych, wśród bliskich, w gronie znajomych, po to, żeby się lepiej poznać, bo mam wrażenie, że my często spędzamy z kimś czas i uważamy kogoś za naszego przyjaciela, czy nawet członka rodziny, a nie do końca wiemy, co tej osobie tam w duszy gra. Także bardzo moim zdaniem fajny, fajny pomysł. Kolejne akcesorium domowe to jest coś, co może się przydać bardzo, bardzo wielu osobom, a mianowicie taki zwykły analogowy budzik. No, jak wiecie, jestem przeciwna obcowaniu z sprzętami elektronicznymi wieczorem i rano i sprawdzaniem godziny i trzymaniem telefonu przy głowie, a jednak większość z nas musi jakoś rano wstawać. Stąd analogowy budzik jest moim zdaniem genialnym rozwiązaniem. I polecam wam bardzo budzik polskiej marki, która robi produkty technologiczne i lifestyle'owe. Jest to budzik Mudita i nazywa się on Mudita Harmony i to ciekawe. Bo ma on dużo takich super, super fajnych funkcji, czyli może Was budzić różnymi pięknymi dźwiękami, tak samo może Was nimi usypiać. Ma specjalny timer na medytację albo na przykład na drzemkę w ciągu dnia. Przypomina Wam o tym, żeby iść spać i ma też bardzo dobry dla oczu wyświetlacz. Także możecie sobie zobaczyć na stronie, jeśli chodzi o jakieś specyfikacje, ale jest to po prostu klasyczny analogowy budzik, który sprawi, że nie musicie mieć w sypialni telefonu, co uważam za genialne rozwiązanie. Także, także zachęcam z całego serca i no, nie byłoby domu jesienią i zimą moim zdaniem bez świeczek. Śmiem twierdzić, że świeczki to jest też bardzo częsty pomysł na prezent, ale my trochę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że świeczka świerce nie równa. Jednak palenie świeczek takich zwykłych komercyjnych, choć może się wydawać super miłe i przyjemne i pachnące, no nie zawsze jest takie zdrowe dla nas, bo świeczki mają to do siebie, że robione z różnych chemicznych składników, no, wydzielają toksyny do naszego otoczenia. No ale to jest osobny temat. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o fantastycznej marce świeczek, czyli o marce Senses. Jest to niezależne studio projektujące, tworzące świece. Robione są ręcznie z ekologicznego wosku sojowego, z najwyższej jakości olejków eterycznych i esencji zapachowych. Przez ich zespół, który działa w Warszawie i to, co właśnie jest dla mnie bardzo istotne, to świece nie wytwarzają szkodliwych toksyn podczas spalania, i też marka stara się wykorzystywać materiały głównie nadające się do recyklingu i jak najmniej plastiku. Świece są przecudowne, jestem zakochana w zapachu bergamotka i mają cudowną estetykę, piękne etykiety, i świece są oczywiście biodegradowalne, a z kodem Karolina 15 czeka. Na was rabat. I skoro byliśmy w świecach, to teraz bardzo podobnym tematem są olejki eteryczne, w których ja jestem zakochana dzięki mojej przyjaciółce Asi Łożyńskiej. I uważam, że bardzo ważne jest to, żeby kupując olejki eteryczne to samo, zwracać uwagę na ich jakość i kupować tylko ze sprawdzonego źródła, bo inaczej możemy sobie zaszkodzić. A jeżeli one są najwyższej jakości, certyfikowane i naturalne, to mogą działać cuda. I marką, której jestem wierna, jest marka Olini. Tworzą oni certyfikowane w 100% naturalne olejki eteryczne, produkowane w Polsce i na zamówienie marki w małych ilościach. Są zrobione z kwiatów, liści lub skórki owoców, w zależności od tego, jaki rodzaj jest to olejku. W ogóle cała marka Olini jest godna polecenia. Ja korzystam z nich w swojej kuchni codziennie, bo oni tłoczą swoje oleje na świeżo, na zimno. Nie są oczyszczane, nie stosują żadnych konserwantów ani dodatków i korzystają z ofert lokalnych małych rolników. Ja używam ich oliwy z oliwek, używam oleju z czarnuszki na wzmocnienie, ale i oleju z wisiołka pod kątem bardziej takim urodowym, ale też dodając właśnie do przeróżnych dań. Ale. Olejki eteryczne są częścią kategorii dom, ponieważ jeżeli macie ochotę dyfuzować wasze olejki, to dobieranie ich odpowiednio do potrzeb, do nastroju może naprawdę stworzyć. Wspaniałą, kojącą atmosferę w Waszym domu. I one też są tak na pograniczu tej kolejnej kategorii, czyli właśnie kategorii Wellness, która też jest też szczególnie bliska mojemu sercu, i kolejną propozycją, pierwszą w kategorii Wellness, ale w ogóle to już będzie chyba 16. Choć nie wiem, czy nie dwudziesta, któraś, bo ja tam sporo rzeczy podrzucam między wierszami, to będą olejki CBD i kadzidła. Mowa tutaj o marce Lekko i zacznę od kadzideł, bo one skradły moje serce ostatnimi, ostatnimi czasy i uwielbiam sobie medytować właśnie do nich, czy, czy po prostu puszczać w ponury listopadowy czy grudniowy dzień. I to są długopalące się kadzidła wykonane ręcznie z mieszanki lokalnych kwiatów, kory, ziół, olejków, orzechów i przypraw. Oczywiście wszystko ze szacunkiem do tradycji i wiedzą, która towarzyszy ludziom od pokoleń. I przy ich produkcji wystrzegano się użycia jakichkolwiek syntetycznych chemikaliów, czy też zagrożonych roślin. Wszystko w zgodzie z Fairtrade. I każde opakowanie jest wykonane z ananasa i, i mamy w nim sześć długopalących się pałeczek prosto z bali. No, poetycko jest to ujęte, także polecam Wam. I niezmiennie uważam, że olejki CBD też są genialnym pomysłem na prezent. Wręcz powiedziałabym, że niemalże dla każdego, ale szczególnie dla osób, które borykają się z przewlekłym stresem, czyli prawie dla każdego, z osobami, um, które cierpią na jakieś stany lękowe, czy nawet poważniejsze dolegliwości, o których warto sobie poczytać. Na stronie znajdziecie przeróżne. Um, Stężenia można tam sobie przeliczyć kalkulatorem, jakiego rodzaju flakon będzie dla nas najlepszy. A ja, jak zawsze, mam dla Was kod Karolina 20. Nie wiem, czy wiecie, ale Polska jest królem, a raczej królową suplementów. Polacy uwielbiają je brać i jest to też, uważam, bardzo fajny pomysł na prezent. A święta to jest idealna okazja, żeby komuś sprawić suplementy jakościowe. I marka, która naprawdę wiedzie prym i za którą stoją fantastyczni eksperci, to jest oczywiście Health Labs. Na ich stronie znajdziecie całą gamę produktów. Warto sobie tam zajrzeć i zapoznać się z ofertą, bo strona jest bardzo intuicyjna, produkty są przygotowane w sposób też bardzo funkcjonalny pod konkretne potrzeby mamy przeróżne zestawy i mieszanki na przykład na stres, na odporność, na dobre samopoczucie i tak, dalej, i tak dalej na jakieś sprawy kobiece. Także w zależności od tego czego potrzebuje wasza bliska osoba, to Health Labs ma na to odpowiedź i jest to też bardzo, bardzo, bardzo fajne źródło suplementów dla osób na diecie roślinnej i takie związki substancje jak nie wiem witamina D czy kwasy omega czy witamina B y, rzadziej są dostępne w wersji wegańskiej a tutaj mamy polską produkcję najwyższej jakości także polecam bardzo bardzo i jak zawsze mam dla was kod karolina10 nie mogło zabraknąć w kategorii wellness w ogóle akcesorium które y, podbiło moje życie nie wiem, jak to nazwać inaczej. Są to okulary blokujące niebieskie światło, które mam obecnie na sobie i jest to marka Eye Polska. Oczywiście po raz kolejny odsyłam do podcastów, zresztą i o suplach, i o, i o, i o niebieskim świetle bo to są okulary, dzięki którym możemy patrzeć się przez cały dzień na ekran i nasze oczy nie cierpią aż tak bardzo. Ja polecam Wam okulary na dzień, Day Shield, bo je noszę cały czas, a na sam, sam wieczór przed snem mamy takie klasyczne nocne, pomarańczowe, które blokują nam już w 100% to światło niebieskie. To jest genialne, słuchajcie, kiedy na przykład, nie wiem, trzeba jeszcze przed snem zajrzeć w telefon, coś sprawdzić, zadzwonić i po prostu nie wybudzać się, bo wiecie jak to jest, kiedy wchodzicie, nie wiem, do apteki, czy kiedy wchodzicie, no właśnie otwieracie laptopa, momentalnie Jesteście rozbudzeni, a dzięki tym okularom po prostu wasz organizm pozostaje wyciszony. Także polecam i działa też kod Karolina 5-5% zniżki, także zachęcam z całego serca. Następna rzecz, już też zwiększam tempo, bo mój licznik, który ma 39 oficjalnych podpunktów, mówi mi 19. Więc jeżeli to będzie 3 godzinny podcast, słuchajcie, to lepiej zróbcie sobie obiad bardzo fajna rzecz to są karty do jogi asana cards które są moim zdaniem super rzeczą dla osób początkujących w świecie jogi ale też dla takich które chciałyby trochę swoją wiedzę o jodze zwiększyć bo tam mamy przeróżne asany, ćwiczenia oddechowe i sekwencje, ale każda asana, czyli każda pozycja jest też opisana pod kątem korzyści, ale i przeciwwskazań tego, jak poprawnie ją wykonywać. I przy okazji można też nauczyć się nazw, bo mam wrażenie, że my często praktykujemy jogę. Ja praktykuję jogę od lat, a bardzo wielu rzeczy w ogóle nie rejestruję, bo zawsze ktoś po prostu mówi te nazwy za mnie. Więc dla takich nerdów jogowych to jest coś super i też przy okazji one są pięknie zrobione, także taki gadżecik. W temacie jogowym, bo nie mogłoby go zabraknąć tutaj, moim zdaniem świetnym prezentem jest wykupienie komuś dostępu do platformy jogowej. Coraz więcej powstaje studiów jogi internetowych, co jest ekstra, bo też nie jesteśmy przez to dyskryminowani

i każdy może się udać na zajęcia u swojego ulubionego nauczyciela w dowolnym miejscu, także genialnie, że nasz świat idzie w tę stronę. I muszę Wam polecić platformy moich dwóch bardzo bliskich kobiet, czyli Eli Wierkowskiej i Magdy Janik. Eli ma swoją platformę Jogiczni, Magda ma platformę Madelena Yoga. obie laski są super. Zajrzyjcie na ich YouTube'a, żeby sobie wybrać, kogo lubicie bardziej, a może wiecie, że Wasza bliska osoba lubi te dziewczyny i myślę, że taki dostęp do platformy jest Wspaniałym prezentem. Magda, z tego co wiem, ma też, z tego co wiem, jestem przekonana, bo sama z tego korzystam, taki siedmiodniowy turnus jogowy, czyli wykupujecie sobie taki zestaw praktyk i medytacji. To może być też bardzo, bardzo fajny pomysł. No i powiązany prezent, a raczej zestaw pomysłów na prezenty, to będą wszelkiego rodzaju Poduszki, akcesoria jogowo-relaksacyjne. I tutaj wchodzi marka Plantule, która jest wspaniałą polską marką tworzącą właśnie te produkty, z którymi ja jestem bardzo, bardzo zaprzyjaźniona i korzystam z nich codziennie. Kilka słów o Marce. Słuchajcie, produkcja jest polska. Wykorzystują komponenty od lokalnych dostawców, stosując tylko certyfikowane materiały i tworzą produkty, które pomagają lepiej spać i błogo wypoczywać. Tutaj cytując. Polecam Wam oczywiście zestaw Domowe Sanktuarium, bo jest to zestaw w kolaboracji z Magdą, właśnie Madelena Yoga, który zawiera poduszkę, wałek i opaskę. To są rzeczy pięknie opakowane, owinięte w len, w cudownych kolorach, więc w ogóle na prezent to jest hit hitów. I mamy właśnie poduszkę na oczy z wypełnieniem z siemienia lnianego i lawendy. Mamy wałek do jogi, który jest z łuską gryki lub orkiszu. No wspaniały do jogi restauratywnej czy do jogi, Jest też poduszka do medytacji, której ja używam no, najczęściej i każdego, każdego dnia nie wyobrażam sobie bez niej po prostu medytacji. I ona jest z łuską gryki. No, i to wszystko jest, tak jak powiedziałam, lniane, bo jest to materiał, który doskonale pracuje z naszą skórą. Jest hipoalergiczny, antybakteryjny, przewiewny i absorbujący nadmiar wilgoci. Także cały ten zestaw jest naprawdę, naprawdę świetny. Natomiast, drugim akcesorium, drugą rzeczą, właśnie z plantule, która też może być. Bardzo dobrym pomysłem na prezent. To jest poduszka do spania, to jest dwustronna poduszka do spania z ekologiczną łuską gryki i orkiszu i ja zaczęłam na niej spać ostatnio i powiem Wam, że śpimy się fantastycznie i się w ogóle nie wybudzam i ona, słuchajcie, ułatwia zasypianie, uśmierza bóle supa, łagodzi migreny, koi bóle menstruacyjne, zatok stawów, bóle reumatyczne, pomaga przy zapaleniu pęcherza, jak ja to przeczytałam, mówię wow, jak, jak to się dzieje, e, reguluje proces pocenia, zmniejsza chrapanie, e, zapobiega powstawaniu odleżyn i relaksuje. Także coś, coś fantastycznego, i na wszystko poza zestawem domowe sanktuarium, bo on jakby nie podlega rabatom, mam dla Was kod rabatowy minus 15%. Ostatnia rzecz w kategorii wellnessowej, moi mili, to jest po raz kolejny temat voucheru i tego, dlaczego należy kupować vouchery, a nie dawać ludziom kasy. I to jest w ogóle mój ulubiony rodzaj prezentu, który ja dostaję też najczęściej, bo moi bliscy o tym wiedzą, że moją ulubioną rzeczą na Ziemi, oprócz kawy, nie żartuję, nie żartuję. Jest masaż lub jakiś inny zabieg urodowy, beauty. Coś wspaniałego, nie muszę chyba się rozwijać. Jeżeli wiecie, że Wasz bliski lubi masaże, to śmiało kupujcie. Moim zdaniem to jest po prostu strzał gdzie w dziesiątkę. Skoro zabieg beauty, to następna kategoria to beauty. Kochani, kosmetyki też są chyba chętnie kupowane pod choinkę, więc mam dla Was kilka rzeczy, które ja... Uwielbiam, z których korzystam i które polecam. Po pierwsze, mamy moją ukochaną, zaprzyjaźnioną markę Purite. I tutaj chciałabym się skupić na produktach do rąk, bo to jest na tyle neutralny grunt, że prezent prawie zawsze będzie sprawdzony. I mają oni bardzo fajny zestaw teraz, który nazywa się Zestaw Bezpieczne Dłonie. I w jego skład wchodzi mój ukochany, najlepszy na świecie płyn do dezynfekcji, który po prostu jest hitem wśród wszystkich ludzi w moim życiu, bo zawsze jak go odpalam, to wszyscy są zachwyceni, bo on ma takie działanie aromaterapeutyczne ze sprawą wspaniałych olejków eterycznych, więc jest to tak zwany Manus. Następnie mamy krem do rąk. Polecam Wam, o Jezu, wszystkie zapachy ich są fantastyczne w ogóle, naprawdę, marka jest, marka jest genialna. I mydło. No mydła Purita to też jest już po prostu legenda, wręcz bym powiedziała. Użyłam ich do twarzy od lat są najlepsze na ziemi. Macie oczywiście kod rabatowy Karolina15 i jeżeli szukacie innych produktów kosmetycznych, to również odsyłam Was na stronę Purite, bo jest to gwarancja jakości i po prostu uczty dla zmysłów. Kolejny produkt beauty to jest też rzecz, którą mam chyba ponad rok, nie rozstaję się z nią i jest to też produkt który uwielbia każda osoba, która go u mnie spróbuje. Jest to stick wielofunkcyjny do ciała marki Ala i on wygląda jak taka duża pomadka. I to co jest w nim najwspanialsze, tak bardziej ideologicznie patrząc, to jest takie genialne, innowacyjne, minimalistyczne opakowanie kartonikowe, które jest w 100% biodegradowalne. Jakby tam nie ma niczego oprócz Kartoniku, a jednocześnie jest on super wytrzymały, bo jest ze mną w różnych warunkach od tak jak powiedziałam, roku. Natomiast oczywiście sam produkt jest genialny, on jest wielofunkcyjny, bo można go e, używać, e, nie wiem, do pielęgnacji, na zmarszczki, na, na dłonie, na paznokcie, jako taki rozświetlacz, ale ja go używam po prostu jako balsam do ust i jest to najwspanialszy produkt o tej funkcji. Z takich konkretów to jest unikalna mieszanka naturalnych wosków i oleków eterycznych, między innymi z wetywerii Lang Lang. w burze, nie bym tego czytać. Lang, ylang Ktoś tak czyta? I geranium. I ma po prostu taki piękny, aromaterapeutyczny, taki leśny zapach i też działa relaksująco. Ja go uwielbiam. I jest on też częścią takiego fantastycznego, świątecznego zestawu Ali, czyli Christmas Glow Set. I to jest taki boks zrobiony z bestsellerów marki, tam jest właśnie ten Skinstek, jest krem na dzień i jest olej yy, żożoba i z kodem rabatowym ALA X Karolina macie 10% zniżki na właśnie ten Christmas set. Pozostajemy w temacie beauty, ale chciałam wam tylko powiedzieć, że mega mnie cieszy, że udało mi się zebrać takie moje naprawdę top produkty, bo na samą myśl, że będziecie mogli z nich skorzystać i podzielić się nimi z bliskimi, jestem naprawdę bardzo uradowana. Następna rzecz to będzie marka Recibo, którą też kocham od lat, od lat, od lat. I chciałabym się tutaj skupić szczególnie na takich moich trzech ulubionych produktach, ale przede wszystkim jest to balsam brązujący Master Touch, który jest moim zdaniem rewolucją na rynku, bo kosmetyki Resibo są oczywiście cruelty free, naturalne, też polskie i świetnej jakości, ale właśnie rzadko kiedy spotykamy się z tak fajnie działającymi kosmetykami, na przykład brązującymi, które spełniają jednocześnie te wszystkie wytyczne. Także ja uwielbiam, uwielbiam Druga rzecz też z której korzystam prawie codziennie to jest ich krem BB Self Love. On jest w dwóch wersjach kolorystycznych i on też fantastycznie się dopasowuje do naszej skóry. Jest on nieco bardziej kryjący, więc też w przypadku bardziej wymagającej twarzy będzie świetnym rozwiązaniem. Ma SPF 6 i jest genialny. I ostatni produkt, o którym chciałam Wam powiedzieć, to jest Bright Now, czyli korygujący krem pod oczy, którego ja na przykład używam do twarzy jako taki rozświetlacz i taka baza pod makijaż, albo właśnie w dni, kiedy się nie maluje, żeby po prostu sobie rozświetlić buzię i nie nakładać na to nic więcej. Wszystkie te trzy produkty są moim zdaniem bardzo mm, uniwersalne i sprawdzą się wielu osobom. Genialna jakość i ważna informacja jest taka, że od piątku do niedzieli trwa w Recibo Black Weekend, także odwiedzajcie ich stronę. A dodatkowo kod Karolina20, który daje Wam 20% zniżki, będzie ważny od poniedziałku 29 listopada do końca dnia 13 grudnia. Na te produkty, o których Wam dzisiaj opowiedziałam. Choć sama jestem młoda i moja skóra ma nieco inne potrzeby, pomyślałam, że polecę Wam markę idealną dla skóry dojrzałej i wymagającej, która sprawdzi się na przykład jako prezent dla Waszych mam, czy cioć, czy babć, czy, czy starszych koleżanek. Mowa tutaj o marce Samarite, która oprócz najwyższej jakości składników i formulacji zapewnia też. Pakiet wielofunkcyjnych produktów, i kupując dosłownie kilka rzeczy, mamy gwarancję posiadania takiego pielęgnacyjnego kompletu do twarzy i ciała. To, co skradło moje serce, to to, że wszystkie produkty opierają się na pradawnych recepturach, przekazywanych w tajemnicy z pokolenia na pokolenie, ale właśnie dzięki pomocy wybitnych technologów i specjalistów zostały one dostosowane do potrzeb współczesnego świata, czyli są. Skuteczne, działają tu i teraz, bo my mamy taką potrzebę um, posiadania tych wyników i rezultatów w trybie instant. I każda receptura kosmetyków Samarite bazuje na pradawnych aptecznych ziołach. Są to 33 zioła i biotechnologicznie zaawansowane składniki aktywne. Także jest to sprawdzona, jakościowa rekomendacja od wielu bliskich mi kobiet. Z KODEM Karolina 15 dostaniecie oczywiście zniżkę. I odsyłam Was też na Instagrama Samaritę, bo w okresie właśnie Black Friday czeka na Was super okazja. I kończąc temat urodowy. Wydaje mi się, że zawsze fajną opcją jest kupienie komuś akcesoriów do kąpieli, o ile upewnimy się, że to osoba ma wannę, bo to może być niezły fail. Także przedstawiam Wam polskiego lasza, śmieję się, rodzinną firmę La Bomba, gdzie dostaniecie bardzo, bardzo piękne, pachnące i estetyczne sole do kąpieli i bomby. Także lećcie na ich stronę. Cudowne, cudowne rzeczy. Skoro była uroda, to przyszedł czas na modę. Moi mili, i te kategorie rozpoczyna marka bielizniana. Myślę, że bielizna może być specyficznym tematem, jeśli chodzi o prezent, ale właśnie, jeżeli znamy drugą osobę i poczucie estetyki, może to być strzał w dziesiątkę. Undress Code to jest w 100% polska marka, która szyje wszystkie produkty, oczywiście w Polsce, ale jest dostępna w 30 krajach na świecie w ponad 40 butikach, naprawdę w takich top 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 lokalizacjach i to też mówi wiele o tym, że właśnie oni starają się docierać do osób, które nie poddają się konwenansom, także te rzeczy są trochę takie bardziej awangardowe, ale są też przede wszystkim przepiękne. Macie tam nie tylko bieliznę i body, ale też coraz więcej sukienek, spódnic, bluzek, strojów kąpielowych, także są to um, ubrania na każdą na każdą okazję i co bardzo ważne, coraz więcej materiałów zamieniają na te z recyklingu i organiczne. Na wszystko mam dla Was kod rabatowy. Daje on Wam 15% zniżki i pozwólcie, że go Wam przeliteruję, a Wy sobie go sami odczytacie, bo próbowałam to zrobić trzy razy i stwierdziłam, że jednak Wam przeliteruję. Jest to UCBABE 15XMAS czyli UC czyli undress Code, BABE 15 Christmas. 15%. Zapraszam. Skoro nie ma świąt bez herbaty, skarpet, słodkości, no to jeszcze trzeba kupić piżamę. Ale wiecie, taką super piżamę. I ja znalazłam taką super piżamę i pomyślałam, że wam o niej tutaj opowiem. Jest to polska marka Boris Nudin. I teraz wam powiem, że ja naprawdę uważam, że wszystkie marki, które nie mają polskiej nazwy, powinny mieć pod swoim logo sposób, w jaki się je czyta, żeby po prostu tutaj nie rozpowszechniać jakichś złych wersji. Niemniej, Boris Nudin, nazwijmy go tak, robi przepiękne, przepiękne, przepiękne piżamy, najwyższej jakości, z najlepszych możliwych materiałów. I pomyślałam, że wam przeczytam to, co napisali na stronie, bo mnie to bardzo rozczuliło. A mianowicie elegancja, wszechstronność i wygoda. Można w niej czytać i odwiedzić przyjaciół, tańczyć do starych włoskich hitów i pić porenne espresso. A jeśli przyjdzie na to ochota, można nie robić absolutnie nic. Ach, można w niej też spać. No piękne, nie? Jest jakość, jest dbałość o szczegóły, jest cudowna estetyka. Co bardzo piękne, oprócz piżam, z resztek materiałów stworzyli chustki dla psów. Czy czegoś można chcieć więcej? Jeszcze, jeszcze pieski do tego wszystkiego? Teraz jest akcja, gdzie możecie zamawiać e, piżamy w przedsprzedaży i dzięki temu dostaniecie minus 25%. Szczegóły są na stronie. Mamy bieliznę, mamy piżamę. Jeszcze teraz Wam polecę szlafrok, bo to jest produkt, o który pytaliście mnie wielokrotnie. To jest mój e, szlafrok w przepiękny, eklektyczny wzór marki Soul. Uszyte w Polsce z wysokiej jakości materiałów. Zaglądajcie na stronę i przypomnę, że moje Etui na laptopa, o które pytaliście bardzo, bardzo często, również jest z marki Soul i sądzę, że jest to także genialny pomysł na prezent. Jest ono wykonane z certyfikowanej ekologicznej, wegańskiej skóry i można zamówić takie Etui z personalizowanym haftem, co jest też symbolicznym, pięknym osobistym akcentem na święta. Jeśli chodzi o kwestię ubrań, myślę, że w ogóle no, kupowanie coś drugiej osobie może być ryzykowne. Ale są pewne rzeczy, które są na tyle uniwersalne i ponadczasowe, że możemy zaryzykować. I taką rzeczą jest moim zdaniem koszula. I jeżeli mamy kupić klasyczną białą lub czarną koszulę, to tylko z marki MAŁO Mało to jest nowa polska marka z tak bliskim mojemu sercu etosem i całą filozofią, procesem produkcji, że mogę tylko polecać dalej. Jakość, ponadczasowość, certyfikowane materiały, dbałość o każdy szczegół, o każdy guzik. Fantastyczna strona, na którą Was odsyłam z bardzo pięknym wideo promocyjnym. Jeżeli myślicie o inwestycji w koszule, chcecie komuś dać koszulę, to właśnie stamtąd. Dziękuję. Nie mam nic do dodania. I kończąc kategorię modową, mam dla Was coś nietypowego, bo jest to zestaw do pielęgnacji ubrań i butów marki Balagan. Jest to polska marka, która specjalizuje się w różnego rodzaju skórzanych wyrobach. Jak wiecie, ja raczej nie kupuję nowej skóry, ale mam w domu dużo skórzanych produktów i raczej jestem zwolenniczką kupienia czegoś raz a dobrze na lata i dbania o to, aniżeli wymieniania pseudoekologicznych, plastikowych rzeczy regularnie. W imię tego, że to niby jest bardziej eko, lepsze dla świata, bo tak nie jest. Więc im dłużej mamy nasze rzeczy, tym bardziej ekologiczna jest nasza szafa, a my nadal stosunkowo niewiele wiemy o tym, jak o ubrania dbać. Ja też nie wiem, chociaż czytam książkę Asie Glogazy, wychodząc z mody i trochę się tam dowiedziałam, ale nadal wiele przed nami i stąd pomysł marki Balagan na taki zestaw do pielęgnacji ubrań skórzanych jest moim zdaniem genialny i Przeczytam Wam, bo to jest bardzo też ładnie opisane. Mały, a niezawodny zawiera wszystko to, czego do pełni szczęścia potrzebują Twoje skórzane buty i torebki. Zestaw do pielęgnacji zawiera ręcznie wyprodukowane drewniane szczotki do czyszczenia i polerowania, pędzel oraz bawełnianą ściereczkę. Szczotki i pędzle powstają w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który wspiera rozwój osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i niedowidzących. Także brawo, brawo, brawo. Może nietypowy pomysł, ale moim zdaniem bardzo potrzebny i... Jeżeli znacie kogoś, kto go doceni, to śmiało lećcie do balaganu. I tak sobie pomyślałam, że skoro decydujemy się naprawiać rzeczy, to często też chcemy naprawiać siebie, moi drodzy. Stąd stąd zbijam sobie piątkę za to, że wymyśliłam to przejście, bo teraz czas na kategorię samorozwój. Powoli dobijamy do brzegu i nie mogłoby zabraknąć też książek. I będę teraz poszerzała te nasze świąteczne banały, no bo kto nie dostał książki do święta? Kamon! Często pytacie mnie o polecajki książkowe. Dzisiaj wrzuciłam dwie rzeczy: bardzo ogólne, bardzo też takie uniwersalne. Pierwsza rzecz, którą uważam, że można by sprawić prawie każdemu, to jest 365 dni stoicyzmu albo The Daily Stoic. Jest to książka, którą kupiłam na święta mojemu bratu w zeszłym roku, a jako, że bałam się, że nie dojdzie do paczkomatu, to zamówiłam dwie. W dwa różne miejsca, i tak oto sama stałam się jej posiadaczką. Przypadek nie sądzę, jestem szczęśliwa, czy tam codziennie. Nie wiem, czy mówiłam, ale autorem jest Ryan Holiday, i to jest książka, która każdego dnia, bo każda strona ma swoją datę, przytacza nam inną przypowieść stoicką, króciutki cytacik, i potem jest ona omówiona i przetłumaczona na nasze czasy. Jest to naprawdę bardzo krótka lektura, i ja sobie czytam to każdego ranka i wieczora i będę to robić pewnie przez kolejne lata, bo to są tak uniwersalne potrzebne rzeczy, że myślę, że trzeba sobie o tym przypominać i polecam wam po prostu bardzo, 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 bardzo przypominamy sobie po prostu co jest w życiu ważne i trochę się naprostowujemy nasze myślenie, odpuszczamy coś, coś wspaniałego. I druga książka dla osób, które interesują się tematem zdrowia, chcą mieć taki, taką bazę wiedzy, taki trochę starter, taką naukową pigułę, to jest książka, która chyba trafiła do mnie z dwa lata temu z Hakiem. I uważam, że jest po prostu świetna. Jest to Jedz, śpi i ruszaj się w zgodzie ze swoim rytmem okołodobowym. Autorem jest Sachin Panda. I dla każdej osoby, która gdzieś tam czuje temat zdrowia i wellnessu, będzie to moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Kolejną propozycją z samorozwoju jest coś, o czym mówię z bijącym sercem i wzruszeniem, ponieważ jest to codziennik. Codziennik to produkt, książka, którą stworzyłam wspólnie ze moją przyjaciółką, psychoterapeutką, Mogosią Majewską-Tomasik jest to książko-notes, która też prowadzi Was przez... Taką roczną podróż, bo każdego dnia jest miejsce na odpowiedź na pytanie, tylko tutaj to działa tak, że Wy wpisujecie sobie datę i odpowiadacie na pytanie. Jest to taki proces trochę autoterapeutyczny, ale nie można tego oczywiście porównywać do terapii, jest to bardziej takie komplementarne narzędzie. I codziennik jest podzielony na kategorie związane z naszymi emocjami, relacjami, odpoczynkiem, szczęściem, ale też przyszłością i nie tylko. I... No, rozpoczyna taką roczną podróż w głąb siebie, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało. Codziennik jest dostępny, słuchajcie, w wersji elektronicznej. Nie ma wersji drukowanej i nie będzie wersji drukowanej, nie planujemy do druku, no, do odwołania. Natomiast piękna wersja elektroniczna jest dostępna na mojej stronie. Oczywiście wszystko jest podlinkowane, tak jak każda rzecz, o której mówię, i z kodem prezentownik 2021 mam dla Was specjalnie rabat 15%. Taki e-book ląduje w, na waszej skrzynce, w waszej skrzynce mailowej i możecie go wysłać do wybranej osoby. I oczywiście dużą częścią tego narzędzia jest to, że my sobie piszemy ręcznie, więc to nie chodzi o to, że macie teraz odpowiadać na głos albo pisać sobie to w telefonie, tylko do tego dokupujecie sobie normalny notes i odpowiadacie każdego dnia na pytanie. To może być nawet lepsze, bo przepisujecie pytanie, więc to też się bardziej w was utrwala. Wszelkiego rodzaju artykuły papiernicze są w ogóle też moim zdaniem bardzo fajnym pomysłem na prezent, czy kalendarze, notesy, albumy, długopisy itd., itd. Więc przechodząc do kolejnego podpunktu, bardzo, bardzo Wam polecam też sięgać po fajne źródła takich prezentów, po fajne marki jakościowe, rzemieślnicze, i takim miejscem jest rzeczownik, cudowny sklep, który funkcjonuje stacjonarnie w Warszawie, ale też ma sklep online, i tam polecam Wam. Zaopatrzyć się w notes czy do codziennika, czy po taki niezależny dla bliskiej wam osoby. I na koniec kategorii samorozwojowej jest coś, co moim zdaniem jest strzałem w dziesiątkę dla każdej osoby na ziemi, bo jest to test galupa, jest to test, test talentów. Każdy z nas ma mnóstwo talentów. W prowadzonych przez wiele lat badaniach wyszło, że istnieje chyba 34, istnieją 34 talenty, które ma każdy z nas, ale każdy z nas ma je w innej kolejności, w innym stężeniu i w innej też, w innym powiązaniu do siebie nawzajem. I wykonując taki test galupa, możecie naprawdę o wiele lepiej poznać siebie, swoje mocne strony. On jest płatny, ale jest warty swojej ceny. Mi on zrewolucjonizował życie, naprawdę. Poryczałam się, jak przeczytałam wyniki, bo było to dla mnie bardzo intensywne przeżycie. Dłuższa historia w ogóle nie na dzisiaj. Ale może będzie o tym podcast, o teście galupa, i jak on może wpłynąć na nas, co Wy na to? Tylko zarzucam. W każdym razie, jako prezent, moim zdaniem, coś genialnego. Tam możecie też podać dane do logowania na wybranego maila, możecie wydrukować sobie potem takie potwierdzenie, dać komuś w kopercie i ta osoba będzie wiedziała, lub nie, lub po prostu jeszcze nie będzie świadoma, że odmieniliście jej życie. Polecam. Na koniec, choć absolutnie nie jest to rzecz y, jakaś taka y, ostateczna, marginalna, bo jest to kategoria kultura i jest to rodzaj prezentów, które ja uwielbiam, tak jak mówiłam o, tym, o tych voucherach na zabiegi, na masaże. To będą bilety na wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne. To może być koncert, to może być teatr, to może być opera, to może być muzeum. Nie tylko kupujemy komuś fajne doświadczenie, ale przy okazji. Spędzamy wspólnie czas, bo możemy kupić bilety dla siebie i dla tej osoby, na przykład. No, moim zdaniem genialne. Nie wiem, jak to się stało, ale została mi ostatnia rzecz. Poszło szybciej niż się spodziewałam. I na koniec zostawiłam kolejny banał, ale taki ważny banał. Bo, chyba najlepszą rzeczą, jaką możemy podarować drugiej osobie, niezależnie od okazji, ale w tym przypadku w okresie świąt. Jest czas i uwaga. I ten czas może być na przykład rozumiany właśnie w postaci takiego vouchera na wspólne wyjście, wspólny event, ale ten czas może oznaczać po prostu pogranie z kimś w grę, wspólne pogotowanie, wspólne picie winka, czy porobienie razem jogi. Pomysłów jest bardzo dużo. Ważne jest, żebyśmy po prostu byli otwarci na to, by słuchać drugiego człowieka, by bawić się wspólnie, by umieć odpoczywać wspólnie, bo to jest też coś, z czym możemy mieć problem. I nie chcę, żeby to się kończyło tak strasznie moralizatorsko, ale pamiętajmy o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi o ludzi, nie chodzi też o to, żeby się prześcigiwać w najfajniejszych prezentach. Prezenty nie mają znaczenia. Ile kosztowały i jak bardzo się natrudziliśmy. Liczy się moim zdaniem przede wszystkim intencja, która za tym płynęła, właśnie ta myśl o drugiej osobie, to, że mogliśmy też ten proces miło przeżyć jako osoby obdarowujące, że umiemy prezenty przyjąć jako osoby obdarowywane. To jest w ogóle dosyć gruby temat, też na osobny odcinek, ale niejednokrotnie tak jest, że ktoś nas zawstydza, czujemy się niezręcznie, kiedy dostajemy prezent, nie potrafimy, nie wiem, go otworzyć ani się z niego tak naprawdę ucieszyć, i wydaje nam się, że to my tutaj jesteśmy postawieni w dziwnej sytuacji, ale pamiętajcie o tym, że zachowując się w ten sposób, sprawiacie, sprawiamy przykrość osobie, która nam ten prezent daje, bo chyba sami wiecie, że nie ma niczego. Bardziej radującego serca niż ten uśmiech na twarzy osoby, która ucieszyła się z jakiegoś podarunku od nas. Także nie odbierajmy ludziom tego. I nawet jeżeli czujemy lekki stres i dyskomfort, to pamiętajcie, że miłe przyjęcie prezentu też jest częścią tej całej przyjemności w obdarowywaniu. Ja chyba właśnie dlatego tak lubię dawać prezenty moim bliskim. Oczywiście przemawia przeze mnie. Spora taka pewność siebie, tak, że właśnie słucham tych moich bliskich i zapisuję sobie, co oni by chcieli. I jakby idę trochę na pewniaka, bo wiem, że ten prezent im się spodoba, ale to, co sprawia, że ja się naprawdę ekscytuję, to to, kiedy widzę realnie tę radość. Także dawajmy sobie prezenty, ale dawajmy sobie też tą frajdę z tego, że się tymi prezentami cieszymy. To taka mała, 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 duża, wielka wiadomość ode mnie. Na koniec mam, słuchajcie, szczerą nadzieję, że ten prezentownik był dla Was ciekawy, że Was w jakiś sposób zainspirował do tego, żeby Wasze prezenty były przemyślane, żeby Wasze prezenty były może właśnie bardziej odpowiedzialne w takim znaczeniu, rzemieślnicze, lokalne, właśnie od polskich marek. Jestem bardzo ciekawa Waszych wniosków, przemyśleń, czy może macie podobne podejście do, do tych tematów, czy może Podrzuciłam Wam jakieś nowe, fajne pomysły. Także odsyłam Was oczywiście na koniec do mojego Instagrama Karolina Sobańska i do posta właśnie nawiązującego do prezentownika po to, abyście mogli podzielić się swoimi przemyśleniami. Będę za to bardzo wdzięczna i bardzo mnie cieszy ta perspektywa świątecznych pogadów z Wami. To był odcinek specjalny, środowy, ale podcast oczywiście niezmiennie ukazuje się zawsze... W każdy poniedziałek o 7 rano na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Ja zawsze czekam na Wasze recenzje na wszystkich tych platformach i bardzo za wsparcie dziękuję. Podcast możecie udostępniać śmiało, bo myślę, że im więcej osób usłyszy o tych fajnych polecajkach, tym milsze będą te święta dla nas, bo będziemy mieli więcej fajnych pomysłów na prezenty i też więcej osób dostanie fajne prezenty, bo ja nieskromnie przyznam, moim zdaniem, ten pakiet rzeczy jest po prostu wspaniały. Dziękuję Wam z całego serca za wysłuchanie tego podcastu. Nie składam Wam żadnych świątecznych życzeń, bo będziemy się tutaj jeszcze słyszeć w grudniu. Będzie odcinek specjalny, świąteczny i będą jeszcze odcinki właśnie takie noworoczne, podniosłe i celebratorskie. Ściskam Was gorąco i do usłyszenia. Cześć!